Witajcie gracze, a raczej też młodzi gracze. Specjalnie dla was się ogoliłem, żebym nie wyglądał jak stary dziad. Dzisiaj mam dla was taki temat. Często pytacie się, jak gracze mogą zarabiać, jak gracze w ogóle zarabiają w KDV i skupiacie się jak najbardziej na tej zasadzie właśnie gracza, nie? Co gracz ma, chcecie od razu wypłaty, więc tak, ja część będę też czytał. Pokażę wam trzy w sumie rzeczy. Pierwsza to jest taka. Tutaj na Discordzie KDV macie tak zwane FAQ, czyli najczęściej zadawane pytania. Macie właśnie wypisany też income, właśnie na czym zarabiamy. Też narysowałem sobie taką rzeczkę. Ta rzeczka, którą właśnie widzieliście, to jest 7 dużych źródeł zarobku. A na ogół wysyłamy wam taki plik, w którym albo gdzieś tam już widzieliście, że jest 7 głównych źródeł jakby zarobku. No i sam gracz korzysta raptem tam może z jednego, dwóch z tych źródeł. Jeszcze będzie w sumie trzecie od sponsorów, ale to wam teraz opowiem. Więc tak, jeżeli chodzi o samych graczy, to nie jest na takiej zasadzie, że siedzicie sobie w piwnicy, zamknięci, tak jakbyście grali na kompy NES i tylko zarabiacie na samym graniu. Trzeba dołożyć jakiś element. I jednym z takich elementów jest to, co wypisałem u liderów. Przeczytam wam jeszcze, kim są liderzy, a potem wam wyjaśnię, na jakiej zasadzie oni mniej więcej zarabiają. Więc tak. Menedżer w ogóle jest tylko jeden na dywizję, więc może też pełnić rolę lidera, ale generalnie jest to tak, że liderem jest po pierwsze kapitan, po drugie streamer, trzecie youtuber, po czwarte administrator czy sędzia w turnieju, lidze, lanie, organizator lana lub wydarzenia, tam szóste coach może być online, mentor w klasie sportowej, tak jak ja byłem właśnie mentorem w klasie sportowej w mechaniku, twórca muzyki, grafiki filmów i rekruter. To jest taka nowa jeszcze tutaj postać, nowy lider, który jest od jak najbardziej rekrutacji. I teraz tak, jeżeli chodzi o formy zarabiania, to sobie wyobraźcie, że jeżeli jesteście graczem i tylko chcecie grać, tylko na tagu sobie gracie, gdzieś mówię, czy w piwnicy, czy na SI, to nic nie daje. Musicie coś wnieść jeszcze dodatkowego od siebie. Tak zwani influencerzy, czyli na ogół youtuber, streamer, ktoś na Instagramie się pokazuje, Facebooku, on dokłada tutaj aspekt medialny. Właśnie w KDV można zarabiać właśnie albo jako właśnie streamer, youtuber, to jest taka właśnie opcja influencera i to jest na takiej zasadzie, że on ma fanów, on ma fanbase. Możemy potem pokazać jego jakby liczby do sponsorów. To jest taki też jeden z tych 7 źródeł zarobków, że hajs jest od sponsorów. Hajs może być też od inwestorów. Możecie załatwić jakiegoś inwestora i jeszcze dostać za to 5%. Możecie... Tutaj jest akurat forma zarobku dla menedżerów, to jest osobna, taka tajna, dla liderów, o tych co wymieniłem, usługi, to jest taki dodatkowy, będziemy budować w ogóle taki dział w ogóle, kreator studio dla grafików, muzyków, twórców filmów, tam montażystów, zlecenia dla nich będziemy dawać, streamerom i youtuberom będziemy też pomagać od podstaw, oprócz takich zaawansowanych już progamerów wręcz. No to będziemy mieli coś tutaj na start. No i jeszcze dwie opcje są właśnie z inwestycją i bez inwestycji. I teraz tak, jak widzieliście rozpiskę, osoby, które mają 10 lat, 13 lat, też u nas mogą zarabiać. Na takich rzeczach, no to mamy tam różne takie instrukcje, jak na tym zarabiać. Jest to wszystko oczywiście tajne, dopiero po podpisaniu kontraktu dostajecie do tego wgląd, dostęp cały. To, co w tej chwili widzicie na poziomie 0 i 1, to tam widzicie raptem może 15-20 kanałów. Później jest ich z 50 więcej, coś takiego, nie? I teraz tak, wyobraźcie sobie, że jesteście graczem, który tylko gra. No to on nie dostanie wyższej rangi na samym graniu. Ale jeżeli chociaż robicie jedną z tych rzeczy, czyli robicie jakieś turnieje, lany, streamujecie, no to jest takie coś, co macie... czy kapitanem jesteście, to jest już jakby kontakt z kolejnymi ludźmi, których możecie polecić do KDV, to wtedy od razu dostajecie rangę lider, czyli na samym graniu nic teoretycznie nie ma, ale no chyba, że wygracie turniej,
No to już wtedy inna bajka, nie? Albo ktoś gra w Pokémony i sobie je sprzeda, ale to też jest dodatkowy element, bo coś musisz zrobić. Oprócz samego grania, jeszcze sprzedajesz takie konto, możesz boostować konto. No to właśnie tutaj pod słowem coach jest właśnie też boosting w niektóre gry, sprzedaż kont. Także głównie tutaj jest opcja te dla liderów. A jeżeli chodzi o same granie, no to już jeżeli wygracie turniej, teraz ostatnio robiliśmy 11 turniejów, tam kilka było odwołanych. To niech wyjdzie, że 8 się udało. No i wtedy tam wygrywacie sobie jakieś nagrody. Ale za to, że na przykład robicie u jakiegoś naszego sponsora przykładowo konto, teraz na przykład jest taki prosty przykład 1 milion, dostajecie za rejestrację 40 zł. Niedługo będzie możliwość wymiany na przykład na myszkę. Albo nie wiem, na kubek i podkładkę KDV. To będą takie właśnie triki. Jest ich bardzo dużo. Mamy 7 głównych źródeł zarobku. Bez inwestycji jest 29, tak wyliczyłem, z inwestycją 8, usług graficznych i tak dalej to jest 5. Dla samych liderów jest 13 opcji, dla menedżera jest aż 8, więc jeżeli gracie w jakąś grę, której nie mamy, no to też zapraszam. No i od inwestorów jest tam chyba z 15, od sponsorów w tej chwili 7, nie? I to by było na tyle. Zapraszam do KDV i graj i zarabiaj razem z nami. Na razie, pozdro, hej!